jestem zazwyczaj w ogóle czuję się muzyką, a dzisiaj jestem muzą, tak. Więc to jest w mojej naturze. Jak Reni w tej roli się odnajduje? Wiesz co, my już to powtarzamy przy każdym wywiadzie, znamy się 15 lat, przyjaźnimy się myślę 14 lat przynajmniej, bo pewnie ten rok nam był potrzebny na jakiś tam rozruch. Znamy się bardzo dobrze, więc to jest czysta przyjemność spotkać się, nawzajem poinspirować. Ja mam nadzieję modowo, Reni mnie muzycznie, także... Ja oglądam zawsze pokazy, śledzę Mariusza, a Mariusz słucha moich płyt i to jest to może inna inspiracja. To może kiedyś zamiana ról, Reni będzie projektować, będziesz muzykę nagrywać. Wiesz co? To będzie w trudniejszej roli. No. Chyba ja. Chyba jednak ja. Wiesz, to jakoś nigdy nie przejawiałem chyba jakichś takich talentów do śpiewu, więc raczej by to było trudne. Ja myślę, że chyba lepiej zostać przy swoim. Myślę, że Reni świetnie idzie naprawdę to, co robi. Wróciła z piękną płytą, którą bardzo polecam. Ambitna. A ja dziękuję Mariuszowi za twój wkład w moją nową płytę, bo Mariusz zaprojektował pelerynę i turban do mojego klipu Babysitter. Więc jakby nasze drogi ciągle się krzyżują. I tak niech zostanie. No właśnie, Reni, bo ty słyniesz z niekonwencjonalnych strojów. Na najnowszej trasie koncertowej no zaskakujesz swoimi strojami. Skąd ty czerpiesz inspirację do wykorzystywania nawet nie stricte materiału takiego, jak każdy zna, tylko jakieś taśmy magnetonowe na przykład? No to są takie recyklingowe inspiracje. Wiesz co, ja jestem otwarta bardzo i lubię takie bardziej kostiumy teatralne na trasie i teraz w październiku, listopadzie wybieramy się właśnie w nową trasę koncertową, na której jakby też nowe kostiumy zaprezentuję i to jest dla mnie dzisiaj część również muzyki, integralna, ta strona wizualna i teledyski, i kostiumy. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, aby to rozdzielać. Czy ty sama bierzesz kartkę, rysujesz, masz jakąś wizję, jakbyś chciała wyglądać na scenie i później idziesz na przykład do projektanta i mówisz, tak chcę jutro wyglądać? Nie, zawsze to powtarzam, że szanuję talent moich przyjaciół, którzy są jakby tutaj specjalistami w tej dziedzinie. Wydaje mi się, że lepszym sposobem jest po prostu wręczenie im płyty. I ciekawa jestem zawsze chociażby Mariusza interpretacji mojej muzyki, bo wtedy daję mu szansę na pełną wypowiedź, a nie zachowuję się jak klient w agencji reklamowej, który musi teraz powiedzieć dokładnie, co zamówił. I też jestem artystką i szanuję, jakby mam pełne zaufanie do osób, z którymi współpracuję. Podczas dzisiejszego wieczoru flesze mają zupełne znaczenie i uzasadnienie. Jak wy się czujecie właśnie na takich czerwonych dywanach w blasku fleszy? I trochę tutaj chciałem też nawiązać do... Zaraz, tak, każdy dostanie głos. Zaraz też chciałem trochę właśnie nawiązać do piosenki z nowej płyty, Bilet wstępu, bo to chyba też troszkę łączy się cała ta popkultura. Robimy to szybko i tak. Skutecznie. To nie jesteśmy chyba lwami salonowymi, tak to się chyba mówi, tak? I chyba dobrze, ja myślę, że każdy z nas skupia się na swojej pracy i to jest rzeczywiście sedno tego, czym w życiu się zajmujemy. Oczywiście czasami takie wyjścia są wpisane w nasz zawód i są nieuniknione, ale jakby to nie jest sedno naszej pracy. Jest to jakby jeden z pierwiastków, który się na nią składa. I oczywiście spotykam się też czasami na tego typu rautach, ale raczej staramy się wybierać takie, gdzie naprawdę będziemy się dobrze czuć i mamy też przy okazji coś do pokazania, tak jak chociażby dzisiaj tą kreację, prawda? To prawda, możemy całą pokazać. Naszą przyjaźń zarazem. No.